Witamy serdecznie, jak zwykle przed meczem na Stadionie Smoczyka, nasz żużlowy kwadrans. Gościmy dzisiaj Janusza Kołodzieja, witamy serdecznie Janusz. Dzień dobry. I Rafała Dobrowa-Wolskiego, oczywiście przedstawiciele FUGO Unii Leszno. FUGO Unia Leszno też ufundowała dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na ten niedzielny mecz, który rozpocznie się, przypomnijmy, o godzinie 16.30. Janusz, jak wyglądają te ostatnie przygotowania do tego spotkania, bo mecz ma status zagrożonego, no i w związku z tym, no trochę z tym torem trzeba postępować inaczej, aniżeli by się chciało, ale treningi odbywają się normalnie, bo i wczoraj warczały motocykle żużlowe na Stadionie Smoczyka i dziś też. Dokładnie tak. No rzeczywiście, przygotowujemy się na te warunki. Co prawda pogoda teraz jest bardzo mega słoneczna i jest bardzo gorąco i zupełnie się inaczej zachowuje jak tydzień czy dwa tygodnie temu. Natomiast na niedzielę ma być chyba chłodniej, więc być może te motocykle wtedy będą troszeczkę mocniejsze, ale próbujemy różnych ustawień, różnych rzeczy, które możemy gdzieś tam, które mogą nam się przydać na niedzielne spotkanie i no i próbujemy wszystkiego. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że może być twardo, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Chyba tak, no tak mi się wydaje, że tak może być, ale też wiadomo, ma popadać, więc zobaczymy na ile ona się po prostu zmieni. Ostatnio zachwycasz swoją jazdą, to przy okazji rozmaitych zawodów i tych ligowych i tych chociażby towarzyskich w Poznaniu, gdzie na bardzo trudnym torze wykręciłeś niesamowity wynik. Czy to cię dodatkowo motywuje, jeżeli tor no, jest taki, jaki jest, to wtedy Janusz Kołodziej czuje się jak ryba w wodzie? Wydaje mi się, że ma taki sam problem jak cała reszta zawodników i też nie jest łatwo, natomiast akurat te zawody ostatnie rzeczywiście były w trudnych warunkach. Udało się objeżdżać bardziej, bo ja objeżdżałem te dziury, a tam tak naprawdę też była dobra przyczepność i przy okazji gdzieś tam walczyłem o pozycję, starty znowu gdzieś tam nie były najlepsze, więc staram się pracować nad tym. Po takim torze znowu łatwiej się gdzie indziej jeździ, więc to też gdzieś tam motywuje i jakoś bardziej daje wiary w siebie, natomiast cieszę się, że ten sezon na razie układa się fajnie, oby nie było tendencji takiej, że jak jest dobry początek, to końcówka jest gorsza i też pracuję na tym, żeby po prostu było normalnie, żeby można było na całej linii długości sezonu po prostu pojechać w miarę okej. Tyle Janusz Kołodziej, do niego jeszcze wrócimy. Rafał, co kibice powinni wiedzieć przed tym niedzielnym spotkaniem? Oczywiście bilety sprzedaży mamy już od ubiegłego tygodnia, standardowe kanały dystrybucji, czyli sklep klubowy w Galerii Leszno cały czas czynny w godzinach 12-20 w dniach otwarcia galerii. Przypomnę, że w niedzielę jest sklep nieczynny w Galerii Leszno, więc kasy uruchamiamy w niedzielę już od godziny 12, zarówno przy ulicy 17 stycznia, jak i Strzeleckiej, godzina 12, start sprzedaży w kasach przy stadionie. Bramy standardowo otwieramy 2 godziny przed zawodami, czyli od 14.30. No i dla tych najmłodszych tutaj naszych kibiców mamy po raz kolejny edycję Speedway Junior. Od godziny 14 przy stadionie na Szawerze będzie kolejna edycja tej imprezy, więc zapisy mamy zamknięte. Ponownie bardzo duża ilość dzieci się zgłosiła wraz z rodzicami na to wydarzenie, więc fajny taki początek tej żużlowej niedzieli przed zmaganiami ligowymi na stadionie Alfreda Smoczyka. Właśnie ta akcja Speedway Junior wypaliła za pierwszym razem. Były pewne obawy, czy będzie frekwencja, a tu nadspodziewanie dużo tych najmłodszych miłośników póki co ścigania się na rower. Tak, mieliśmy zagwozdkę, czy właśnie ktoś zgłosi się w ogóle na ten taki rodzaj zabawy, rozrywki dla tych dzieciaczków, ale byliśmy mile zaskoczeni, około wtedy 50 takich dzieci ścigało się na tych biegowych rowerkach, było to bardzo fajnie w atmosferze takiej rodzinnej. Też na pewno dużą niespodzianką dla tych dzieci była obecność zawodników FUGO Unii Leszno, bo i prezes Rusiecki się tam wybrał, i również nasi młodzieżowcy Damian Ratajczak czy Jamon Lidzi też tam byli obecni, więc to też taki dodatkowy bodziec dla tych dzieciaczków, że jeżeli pojawią się na Speedway Junior, to też mają szansę gdzieś tam spotkać zawodników leszczyńskich Byków. To rozumiem, że teraz w niedzielę też się zawodnicy pojawią? Tak, oczywiście. Jest tam delegacja już zapewniona. Nie będę zdradzał może, będzie to pewnie niespodzianka, ale z pewnością zawodnicy też tam pojawią się przy tym evencie. Przypomnijmy, o której rozpoczną się te zawody dla najmłodszych? O 14 zaczynamy Speedway Junior, następnie myślę, że tak godzinę to półtorej potrwa. Bramy stadionu są otwarte od 14.30, więc można to fajnie pogodzić, ten Speedway Junior od razu z przejściem na stadion przed meczem.
Pierwszy konkurs przed nami, 6552955529, tradycyjnie dla słuchaczy spoza Leszna. Pierwsze zaproszenia dla słuchaczy spoza Leszna. Tu ekspertem, jeżeli chodzi o pytania, odpowiedzi właściwie na te pytania będzie Janusz. 6552955529, czekamy na kogoś spoza Leszna. Halo? Halo. Jesteśmy na antenie, a skąd do nas dzwonisz? Długie Stare. Długie Stare, jak najbardziej może być. Który numer pytania od 1 do 4? A 1. 1. Ile punktów zdobył na torze w Debreczynie Janusz Kołodziej podczas ostatniej rundy kwalifikacyjnej SEC? Janusz, o ile można się pomylić? O 1. O 1. 15. 14, ale oczywiście fajnie, że zaliczamy. No, dlatego też brałem pod uwagę właśnie ten jeden. Ten jeden w ostatnim wyścigu, tak. Ale już Janusz był pewny wtedy zwycięstwa. Ale ciężko było wygrać. Janusz Misz, no bez przesady, ale no rzeczywiście, te zawody fajnie wyszły, ale ostatni bieg rzeczywiście poznawał zawodnik ten Jensen. Tak. Miał nóż na gardle i naprawdę tak walczył, że ciężko go było wyprzedzić. Ale spotykamy się też przy okazji challenge'u SEC Sko. To będzie tuż przed meczem rewanżowym z Toruńskimi Aniołami, bo mecz przełożony miał być w piątek, tak. Będzie w niedzielę, czyli z Krysko prosto do Torunia. Kto wygrał podwójne zaproszenie? Krzysztof. Krzysztof? Tak. Krzysztof, nazwisko tradycyjnie poza anteną, no i nasze, jak zwykle, pytanie, takie troszeczkę leszczyńskie prognozy żużlowe, troszeczkę się w to bawimy. Jakim wynikiem zakończy się to niedzielne spotkanie, twoim zdaniem? 52-38. Oczywiście bilet do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A, 16:30 spotykamy się na stadionie Smoczyka. Ci wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić też, jak spisują się Rawickie Niedźwiadki, od godziny 17 na antenie Radia Elka transmisja z Daugavpils, dokąd wybiera się Metallica Recykling Kolejarz Rawicz. Krzysztof już podwójne zaproszenie ma. Wracamy do naszego... I to jest do odbioru przed siedzibie... meczem. Nie, w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A, w siedzibie Radia Elka od zaraz. Od zaraz, dobrze. Od zaraz zapraszamy. Janusz, wiadomo, że Toruńskie Anioły no, nie błyszczą w tym sezonie, tak na początku przynajmniej tego sezonu, ale wygrały mecz w Grudziądzu, takie lokalne derby, to ich na pewno podbudowało i tu nie ma mowy o lekceważeniu rywali, nie ma mowy, że my jesteśmy na drugim miejscu, oni są niżej i no, sobie podejdziemy do tego tak lajtowo. No dokładnie tak, tym bardziej, że my jesteśmy też po przegranym meczu i bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać się teraz z dużo lepszej strony, gdzie no, w Lublinie no, powiedzmy ta jazda zupełnie nam nie wychodziła, więc tutaj będziemy chcieli odbić sobie to te punkty i ten mecz właśnie tutaj u siebie, ale no, na pewno będzie ogromny opór, bo rzeczywiście no, zawodnicy z Torunia no, naprawdę są dobrymi zawodnikami, dobrze im zawsze idzie w Lesznie, więc tym bardziej musimy się spiąć na wyżyny, żeby pojechać jak najlepiej potrafimy i wygrać to spotkanie, a będzie ciężko. Pamiętam taki mecz Pawła Przedpolskiego w jego wykonaniu, jak był jeszcze juniorem, to prawie komplet punktów to zdobył no na właśnie, stadionie. No właśnie, dlatego tym bardziej no, musimy spodziewać się wszystkiego, więc każdy z nas naprawdę stara się podejść do tych treningów, przygotować się na najlepiej jak potrafi, a tak naprawdę na wszystko, co się może wydarzyć. Rafał, czy spodziewani są goście z Torunia, mam tu na myśli kibiców, jakaś zorganizowana grupa? Tak, ma przyjechać zorganizowana grupa, ale to będzie niewielka grupa, około 200 osób, więc tutaj jakiejś większej ilości kibiców z Torunia się nie spodziewam i też klub nas zapewniał, że jakaś większa grupa się nie wybiera tutaj na mecz. Ale tak jak mówię, Janusz wspomniał, ten mecz na pewno będzie ciężki, tutaj jest takie przeświadczenie, jak gdzieś tam rozmawiamy z kibicami, że przyjeżdża Toruń, będzie łatwy mecz. Nie, on wcale nie będzie łatwy i on będzie gdzieś tam się decydował pewnie w biegach nominowanych. Toruń ma kim jechać i naprawdę ten mecz będzie bardzo zacięty w niedzielę. I pojedzie też zastępcą zawodnika. Tak, oczywiście. 6552955529, kolejne podwójne zaproszenie do wygrania. Kategoria teraz open, może dzwonić każdy, obojętnie skąd. Halo. Witam serdecznie. Tak z ciekawości tylko, skąd do nas dzwonisz? Z Leszna, może być oczywiście, jak najbardziej. Który numer pytania zostało drugie, kolejne. Trzecie i czwarte? Kolejne. W którym roku Janusz Kołodziej zdobył swój pierwszy złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski? Janusz, o ile można się pomylić? Możemy też o rok? Możemy też o rok, dobra, oczywiście. No to zróbmy o rok. Który to mógł być rok?
Halo, halo? Tak, no już, jeśli nie zrozumiem pytania, można jeszcze raz? Pan przez radę słucha. Przez internet, no. Zdaje się, że takie opóźnienie mamy. W którym roku Janusz Kołodziej zdobył swój pierwszy złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski? Można pomylić się o rok. No musimy odliczać, bo następni słuchacze czekają. 5, 4, 3, 2, 1, dziękujemy. Który? 94. Nie. To, prawie data urodzenia. Licencja się. Janusz wtedy do szkoły, zdaje się, wybierał. Tak. Komunia. Teraz bardzo popularna. 655295529. Czekamy na kolejnego słuchacza. Pytanie oczywiście przechodzi na następną osobę. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie, witamy. Będę strzelać 2010. Nie. Za duża różnica. Za duża różnica. 655295529. Czekamy na kolejnych słuchaczy albo słuchaczkę do wygrania. Podwójne zaproszenie na niedzielny mecz. Jesteśmy na antenie. Halo, halo. 2005. Tak jest. I to z kompletem punktów na to, że w Tarnowie. Wiedziałeś, czy gdzieś tam szybko internet? Wiedziałem. Nad Tomaszem Golowem. Pamiętam ten bieg. Mhm. No, rzeczywiście tak było. Tak było. A kto wygrał to zaproszenie? Bartosz. Trudne pytania pan Michał tutaj szykuje. No. No, trzeba się troszkę pogimnastykować. Czy chciałbyś o coś zapytać przy okazji Bartku Janusza? Nie chciałbym. Tak słabo. Życzę powodzenia w niedzielę. O. Dziękuję ślicznie, dziękujemy. Bartku, bilet do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A już od zaraz. No i spotykamy się na stadionie Smoczyka już niedzielę o godzinie 16:30. Janusz, czy w związku z tym, że tak do końca nie wiadomo, będzie ciepło, będzie zimno, będzie mokro, nie będzie mokro, twardo, nie twardo, jeżeli chodzi o ten niedzielny mecz, czy ty masz taki przygotowany zestaw, powiedzmy, że te silniki są już odłożone, mamy też w zapasie inne, w razie gdyby coś tam się wydarzyło. Tak dokładnie tak jest zrobione, że po prostu te najlepsze silniki, akurat w tym momencie mam dwa takie naprawdę, z których jestem bardzo zadowolony i one są takimi pewniakami, są odłożone na mecz, natomiast kolejne są jakby testowane, żeby dorównać, poszukać tych ustawień przy nich, może trzeba coś jeszcze zmienić, więc cały czas praca jest jeszcze nad dodatkowym sprzętem, a jeszcze dodatkowo zawsze czegoś się szuka, jeszcze dodatkowo, nie wiem, więcej mocy, inna dysza i pogoda się zmieniła, inna przyczepność, różne ciśnienia w kołach, no tego jest mnóstwo, po prostu trzeba być jakby przygotowany na wszystko, łatwo się, no wiadomo, mi teraz mówi, bo ostatnio tak jakby mam też wiatr w żaglach, czyli tak, no ten motocykl naprawdę tak pędzi do przodu, że dużo łatwiej przychodzi wiele rzeczy, natomiast trzeba być przygotowanym, że kiedyś bajka może się skończyć i muszą być jakieś inne ewentualności, żeby sobie jakoś poradzić. W każdym razie decyzja zapadnie tuż przed spotkaniem, rozumiem, jeżeli chodzi o silniki, w zależności od warunków. W tym momencie już na przykład wiem, że pojadę dokładnie na tym motocyklu, na tym silniku, który będzie drugi motocykl i tak dalej, ale jakby się coś miało, wiadomo, zmienić, to zawsze alternatywą jest drugi motocykl na innym silniku, który jest minimalnie inny, ale też bardzo dobry. No i oczywiście najgorsze momenty są zaraz przed meczem, żeby wyczuć szybko te warunki, no nie? Jaka jest pogoda, jaka jest przyczepność, w którym kierunku pójść, jak zacząć to wszystko, bo ten pierwszy bieg też jest mega kluczowy tak zazwyczaj, bo jak dobrze zaczniesz, dobrze skończysz. Jak źle zaczniesz, to możesz sobie tak namieszać, wprowadzi się taka nerwówka, że no możesz zawalić te zawody. Masz taki notes, gdzie... Tak. Mam i siedzę praktycznie w warsztacie z nim i wszystko jest notowane. Wczoraj, dzisiaj będzie już po treningu. Mam zanotowane też rzeczy, które dzisiaj musimy sprawdzić dokładnie po kolei, według schematu. No i oczywiście wszystkie mecze zapisywane i nie powiem, naprawdę dużo to bardzo pomaga, bo w tym momencie, co właśnie pogoda się też zmienia, te notatki się zdecydowanie zmieniają i ty idziesz właśnie jakby z biegiem czasu. Już nie patrzysz na to, co się działo miesiąc temu, czy parę tygodni temu, tylko patrzysz dokładnie kilka dni wcześniej, co jak to wychodziło i na przykład w Poznaniu na ostatnich zawodach dużo to naprawdę mega pomogło.
Oczywiście nie udostępniłeś nikomu przy okazji meczów ligowych w drużynie przeciwnej, mam tu na myśli. Każdy ma swoje. Tak, bo to jest też takimi szyframi pisane, że ja zresztą tak brzydko piszę, że nigdy tego nie odczytam. Podobnie. Ale coś się domyślam. My z Januszem Kołodziejem oczywiście też, bo rozmawialiśmy o eliminacjach do Seku, spotkamy się przy okazji transmisji z Kryskową 18 czerwca. Tak. To będzie zatem za dobry miesiąc. Janusz będzie startował w eliminacjach już w tym ostatecznym takim turnieju, z którego awansują zawodnicy do walki o tytuł indywidualnego mistrza Europy. Właśnie zastanawiam trzech? Się. Mi się coś objęło. Mało. Trzech. No więc trzeba będzie cisnąć i przygotować. Że to jest podobnie jak przy challenge'u do Grand Prix, tak, że tylko najlepsza trójka wchodzi, bo tam są jeszcze stałe dzikie karty. Piątka bodajże zostaje z poprzedniego sezonu, w tym Piotr Pawlicki chociażby. No i tam ten turniej w Krsko, o którym na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, będzie bardzo, bardzo ciekawy, przede wszystkim bardzo zacięty. To zostawiamy sobie na bok, bo przed nami ten niedzielny mecz z toruńskimi aniołami w Lesznie. No i ostatnie podwójne zaproszenie ufundowane przez FOGO Unię Leszno. 6-5-5-2-9, 5-5-2-9, kategoria oczywiście open, każdy może dzwonić. Halo? Halo? Witam serdecznie. Który numer pytania? Kolejne. No myślę, że tu akurat teraz będzie jedno z łatwiejszych pytań. Pan wylosował. Ile polskich klubów do tej pory w swojej karierze reprezentował Janusz Kołodziej? Dwa i zawsze Unia. Zawsze Unia. Jak tu Janusz przed audycją wspomniał, nawet barwy się zgadzają, tak, bo biało-niebieskie. Kto wygrał zaproszenie? Dominik, nazwisko poza anteną byśmy prosili. A skąd, Dominiku, do nas dzwonisz? Z Leszna, Dominiku, zapraszamy też po odbiór zaproszenia już od teraz w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A. Z kim wybierzesz się na ten mecz? Z synem. A jaki wynik typujesz? 4-8-4-2. 4-8-4-2, czyli taki nasz. Tak, myślimy, że będzie taki mój. Na pewno to ostatni bieg. A czy masz jakieś pytanie może do Janusza, bo to jest taka okazja, żeby... Janusza, jak się czuję w tej roli kapitana, bo... No, muszę powiedzieć, że jest to zmiana i w ogóle i tak wiadomo, nigdy jeszcze tak nie było w Lesznie, żebym był kapitanem i muszę powiedzieć, że w tym momencie mega się czuję fajnie i jakoś tak, nie wiem, bardziej czuję się taki nawet doceniony i w ogóle i nie powiem, bo dobrze się odnajduję w tej roli, jest mi mega miło, chociaż uważam, że Piotrek Pawlicki też zawsze był super kapitanem i bardzo pozytywnie wszystko odbieram i po prostu mega było to trafione, natomiast jest taka zmiana, bardzo też się cieszę i i ciągniemy dalej ten sezon, pchamy ten wózek do przodu ile się da, będziemy sobie pomagać jak tylko naprawdę potrafimy i mam nadzieję, że będziemy dalej tak fajnie z graną drużyną jak jesteśmy. I tyle, jeżeli chodzi... Dziękuję bardzo. I tyle, jeżeli chodzi, Dominikowi gratulujemy i dziękujemy, i tyle, jeżeli chodzi o nasz już przedłużony dziś ten żużlowy kwadrans. Oczywiście zapraszamy na Stadion Smoczyka, niedziela godzina 16:30, przylecą toruńskie anioły, a ci, którzy chcieliby sprawdzić, jak spisuje się Metallica Recycling, kolejarz Rawicz, od godziny 17:00 transmisja na antenie Radia LK z Dauga Pils. Zobaczymy, jak rawickim niedźwiadkom pójdzie na tym łotewskim torze. To tyle. Przypominam, że państwo i naszymi gośćmi byli kapitan FOGO Unii Leszno Janusz Kołodziej. Dziękuję, zapraszam na zawody. I przedstawiciel klubu Rafał Dobrowolski. Dziękuję również. A bilety do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A.